Za chwilę wam pokażę jaką fajną, ciekawą rzecz, którą pewnie tylko ci co nad Bałtykiem te otra są, to widzą. Ale z Łodzi też to fajnie widać. Widać taki półmrok z nad północy. Oni już tam mają lato polarne, także patrzcie. Postaram się powoli aparat obrócić, kamerę. I super. Super to widać. Co prawda dałem 6 klatek na minutę, ale spróbuję trochę to inaczej zrobić. No zobaczcie. Zwiększymy troszeczkę. O, 26 klatek. Obraz już idzie płynnie. Super widok. Super. O, tam daleko jakaś gwiazda jest. Zgadujemy jaka. No tak, kto nie wie gdzie jestem, to nie zgadnie jaka to gwiazda. No dobra, niech to będzie gwiazda północy. Polarne, przepraszam. Zbliżonko. Zobaczymy ile tam planet wkoło tej gwiazdy lata. O, może się uda zbliżyć. Gdzie tam? Odpływa nam gwiazda. Dobra, popuścimy trochę. Dobra, blokujemy statyw. Ale odpływa. Jeszcze przybliżymy. Ma tu ze sobą skaner, bo obserwowałem satelitę, który właśnie przeleciał na Polską od 21.46. Następna runda, 22, bodajże 23. Nie wiem, czy obserwować dalej, czy nie, czy zejść na dół. Skaner włączony, ale nie zdążyłem wyłapać żadnej częstotliwości. Super. Kurczę, jakbyś się chciał być nad Bałtykiem. A to nie powiem, trzeba i spać, bo do roboty trzeba rano stać. To jeszcze raz spojrzymy na północ. No fajnie. Fajnie. Pięknie. Sześć klatek na minutę, chwili obecnej. Sekundę. Chwili obecnej. I dźwięk 5.1. A tu już filmik szykuje. Znaczy szykuje. Właśnie patrzę na północ, ekstra to widać. W kamerze jeszcze bardziej. Ale to jak zjedę na dół, to wrzucę w komputer i wypuszczę. Super. Się napatrzeć nie mogę normalnie. Fajnie, fajnie, fajnie to widać. Dobra, gdzie jest księżyc? O, jest księżyc. Dobra. O, a tak a propos, nie wiem czy widać te kropki czerwone. Cię napatrzyć nie. O, a te kropeczki sam widzę, tak migoczą. To są dwa kobiny na Alei Włókniarzy, na Żubardziu tak zwanym. Koło Tesco. Thank you.
O. Bardzo fajny jest ten zasięg, kurczę. Słyszę zagraniczne stacje na 144 MHz. Super. I to z anteny półfalowej. Pół, chyba pół. Jeszcze zerknijmy na żubarcz, właśnie co mówiłem. Na Messengera, a tu na kamerę. Zapomniałem, że to też kamera włączona jest. Dobra, to jest żubarcz tam. Dokładnie mówiąc, elektrociepłownia koło na Pojezierskie koło Tesco. Dokładnie tak. Jeszcze zbliżonko, proszę bardzo. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. O, tu już jest max optyki. Optyka całkiem już na maksa. Za chwilę teraz przejdziemy dalej do cyfrowej obróbki. Znaczy cyfrowego już powiększania. Ale tu się, już się rozlewa wszystko. Już się wszystko rozlewa. Okej, dobra, gasimy kamerkę. Dobra, narka. No i gdzieś ta satelita, już widoczna. Tylko teraz w którym to będzie miejscu na tej mapie. Trudno powiedzieć. Trudno. Będzie śmignie jak poprzednim razem. Trudno powiedzieć, gdzie my go mamy wypatrywać. Poprzednim razem godzinę temu było prościej, łatwiej. Już na mapie było widać, czy on nade mną przeleci. Więc nie było problemu z przygotowaniem się. Choć szybko tak leciał i pochmurno było, że nie zdążyłem obrócić kamery. No zobaczymy teraz, czy ja go w ogóle zauważę. Nie wiem, czy się nagrało, ale miałem wrażenie, że od zachodu się błyska, ale mogę się mylić. Mapy to jeszcze jest satelita nad Francją, ale z tego co widzę powinien być już widoczny. W końcu jak nie było, to jest nad jakiej wysokości? Wysokość 408 km nad ziemią. I on może być gdzieś tam właśnie, tam gdzie patrzymy. Tam gdzie patrzymy, on na pewno będzie. Jest tutaj, sorry, jest tu. Nie wiem, czy mi się go uda uchwycić. Jest coraz ciemniej, ale zasuwa, ja pierdykam. Momencik, mieliśmy coś włączyć jeszcze. Skaner nic się nie odzywa, coś tu jest nie tak? Czy co? Thank you.
kamerę, ale nie zdążyły się poprzednie filmy zgrać na komputer. O, jest. Widzę. No, zapało ostrość. Ten obiekcik właśnie to jest ów satelita. Spróbuję sobie zbliżyć, żeby nam ostrość się nie zrąbała. O, ten punkt na środku. To jest u nas niesamowity satelita. Bez statywu, o Jezus, moje ręce. I bez statywu, jako sobie widzę, daje radę. O kurde. Ale zasuwa, ja pierdykam. O, się rozbujałem. Ojojojojojojoj, uciekłem. Muszę pozycję na drabince zmieniać, bo ja tu przez dziurę w dachu wyglądam. Ale daje czadu. A, cię nie mogę. A, ostrość mi się rozjechała. Cofniemy obiektyw. O. O, widzę, księżyc zagłusza obraz. Dobra, zbliżamy z powrotem, żeby mi nie uciekł. To jest księżyc, a to... Ojejku, naprawdę daje czadu. Jak ktoś się nie zna, to bym mógł pomylić go z samolotem. Dobra, w chmurach gdzie zaginął. Ale dziwi mnie to, że skaner się nie odezwał. Czyżby... Raz, dwa, trzy... Nie no, żyje skaner. I nic się nie działo, czy coś mnie... No nie no, wszystko w porządku. Ciekawa sytuacja. Ale teraz zapamiętaj, że od tamtej strony idzie burza. Fajnie się w chmurach, bo świata od wyładowań atmosferycznych rozchodzi. Może się to uda sfilmować, może nie. Jeszcze chwilę posiedzimy. Będziemy zwijać ten cały kram na dół. No nie, widzę, że na aparacie jakoś tak to nie jest widoczne za bardzo. Zoom oddalimy. Sobie ostrość pływa, łapie i się gubi tak w kółko. No i znowu odpływa ostrość. No, cały czas bidulek szuka, zanim bateria tego szukania zdechnie. Ale satelita jest złapany. Jest. Złapaliśmy satelitę. Niesamowity widok. Nie udało się, bo ostrość rozjechała się. A może widać, a może nie widać. Trudno wyczuć. Coś niebywałego.
będzie rano burza, może nie będzie. Albo i nie będzie. Trochę odpowiedniego zachodu jest pochmurno. Od schodu też, bo mi satelita zginął w tej mgle. Ale księżyc jeszcze widoczny, także tak gęsto od chmur jeszcze nie jest. Dobra, jeszcze raz rzut oka na księżyc. Bo to najlepiej widać satelita na chwilę bieżącą. Zbliżonko na dobranoc. Pyk, 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 jedziemy, 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 zbliżonko. No jaki łysy śliczny. Fajny łysy. Dobra.